witam ze Stołunia, z miejscowości, gdzie wychował się i spędził pierwsze swoje lata życia słynny przedwojenny zapaśnik Leon Pinecki. Jest tutaj miejsce poświęcone jego pamięci w miejscowej remizie. Idę teraz do sołtysa, może go zastanę, żeby nas tam wpuścił i zobaczymy, co tam jest ciekawego w środku. Jak stołunianie pamiętają o swoim wielkim ziomku. Witamy w Stołuniu, w miejscu, z którym związał się na długie lata Leon Pinecki. W tej oto świetlicy znajduje się izba poświęcona jego osobie. Dzięki pani Marii Czernianin uzbierało się tutaj troszkę prac studentów profesora Parfienowicza. Obejrzeliśmy je, nagraliśmy. Za chwilkę ukażą się w dalszej części materiału. A tu jeszcze ostatnim razem stał postumencik, na którym była postać Leona, ale niestety słyszę, że się rozleciał. Że wszystkie eksponaty, które znajdują się w Izbie Pamięci Leona Pineckiego, po prostu tym eksponatom poświęcona jest księga inwentar, że w tej świetlicy znajduje się księga inwentarzowa wszystkich eksponatów, prac rzeźbiarskich, malarskich, rysunkowych, które zostały po prostu w darze przekazane szkole. Że wszystko, widzi pan, jest. I zdjęcie każdego autora. Krótka wzmianka o nim. I to, co tam namalował, nie? Wszystko. Jesteśmy na kawce u pani Marii Czerjanin. Pani Maria przez wiele lat opiekowała się Izbą Pamięci Leonka. Razem z profesorem wspólnie dbali o to, aby pamięć o nim się nie zatarła. No i chyba usłyszymy kilka ciekawych historyjek. Wczesne lata swojego dzieciństwa spędził w Stołuniu. No dalsze jego losy, no to już trudno tak szybciutko opowiedzieć, ale z takich ciekawszych rzeczy, kiedy już był zapaśnikiem, wracał jednak do Stołunia. Tu w tej chwili, w Stołuniu, gdzie znajduje się kaplica wiejska, tam była sala wiejska i tu zapraszał sobie też zapaśników, z którymi toczył tutaj walki. I no, taka też jest anegdotka, którą opowiadali mi starsi ludzie, że po jakiejś zwycięskiej walce bardzo lubił dzieci. Rozkładał ręce w ten sposób. Dzieciaki tu mu się wieszały na rękach po trzech, po pięciu
I te dzieci tak po prostu na rękach zawieszone niósł do sklepu, no i kupował im różne łakocie i słodycze. Inna taka anegdotka, która też miała miejsce tu w Stołuniu, to któregoś dnia zwożono akurat siano, to był chyba czerwiec, i przewrócił się wóz drabiniasty. No i tam próbowano kołkami, nie kołkami, gospodarze próbowali ten wóz jakoś poddźwignąć i z kolei ustawić poprawnie. Nikomu to się nie udało i ktoś tam powiedział: idźcie po Leonka, on tutaj pomoże. No i rzeczywiście zawołano Pineckiego, on przyszedł i na jednym barku podniósł tą furę z sianem i ustawił ten wóz. Także dobre. To miało miejsce też tu w Stołuniu. Pani Maria, takich historii ma jeszcze w zanadrzu wiele, ale nie będziemy je aż tak męczyć. W każdym razie każda jest bardzo ciekawa. I my to sobie jeszcze kilka przesłuchamy. A oto Idewka, miejsce, gdzie Leon miał swój pensjonat. Była tutaj restauracja i hotel oraz izba, w której wystawiał swoje trofea. No ale niestety już jest nieczynny. No i przed nami dzisiaj ostatnie miejsce związane z Leonem w Łagowie, cmentarz komunalny, na którym spoczywa. To tutaj właśnie w 1984 roku przechadzał się profesor Parfinowicz i zaintrygował go właśnie nagrobek Leona. Od tego zaczęła się cała historia związana z przywróceniem pamięci o nim. No i jak widać, nagrobek został rozebrany i oddany do renowacji. Szukałem, wystraszyłem się, że ktoś może go rozebrał już na dobre. Ale okazuje się, że jednak gmina dba. Także to tyle na dzisiaj ze szlaku. Do usłyszonka.